Cześć, ponownie witam Was, Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj taki prosty temat, prawo na plaży, tak? Jak chcecie pojawić się z wędką na plaży, co potrzebujecie, co musicie mieć, ile to kosztuje? No więc słuchajcie, sprawa jest dosyć fajna, bo żeby sobie tutaj wędkować na plaży, nie trzeba mieć karty wędkarskiej. Ja naprawdę przebrnąłem przez masę różnych papierów i wyszło według tego, że wcale nie trzeba mieć karty wędkarskiej, żeby sobie po prostu połowić troszeczkę dorsza, czy tam wiecie, flądry, czy innych rybek z naszej polskiej plaży. Co potrzebujecie? No potrzebujecie mieć taką opłatę administracyjną, takie zezwolenie na połów ryb, taki amatorski. Ja Wam to pokażę, jak to wygląda u mnie. To kosztuje 49 zł, wykupuje się to, znaczy się tak, wpłaca się to 49 zł na konto i potem tutaj u nas w porcie dają Wam taki świstek papieru, co tutaj jest napisane: okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w Gdyni, sportowe zezwolenie połowowe dla osoby fizycznej, jest numer podany, tak, to zezwolenie jest na mnie prywatnie, dlatego mamy osobę fizyczną, a nie mamy, wiecie, firmy. Jest napisane, że wniosłem opłatę 49 zł i koniec. Żeby to pozwolenie było prawomocne, tak, sprawdzalne przez ewentualne służby, na pewno musicie mieć ze sobą jakiś dowód tożsamości. W przepisach ja znalazłem, że oni wymagają dowód osobisty, ale podejrzewam, że prawo jazdy też może być. Słuchajcie, to jest jedna rzecz, czyli ok, mamy pozwolenie za 49 zł, co dalej? Załóżmy, że kupiliśmy sobie wędzisko, mamy kołowrotek, już jest dobrze. Co założyć na końcu? No więc według prawa możecie stosować tylko dwa haczyki. To jest też ważne, no bo może niekoniecznie sprawdzalne, no bo nie ma co się oszukiwać, że jeżeli tutaj będą chodzić, będą sprawdzać, to każdy będzie miał tą wędkę wywalić z wody, pokazać im, co tam ma na końcu, choć prawdopodobnie mogą zażądać tego, tak? W praktyce ja nie wiem, żeby to się nawet opłacało, wiecie, tam walić całą dużą choinkę. Raz, że nie wiem, czy branie byłoby dużo lepsze, bo takich typowych dubli tutaj chyba nie ma za dużo, a żeby, wiecie, załapało nam się cztery rybki, no to wiecie, to musiałoby być już ho, 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 duże szczęście. W każdym razie w praktyce macie przypon na końcu, przeważnie jest ciężarek i macie po prostu dwa krótsze przypony z haczykami. Może Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Pokażę Wam, czy nie pokażę. Średnio Wam to pokażę, bo się pomieszało troszeczkę, ale no, sobie zobaczcie tam na wcześniejszym filmiku. Pokazuję różne przypony, pokazywałem taki kupny za 6 zł. Teraz sobie zrobiłem takie najzwyklejsze dwa, że mamy żyłkę główną, myk, bez krętlika odchodzi jeden mały przypon, tam powiedzmy 15-20 cm z haczykiem, za chwilę leci drugi, na końcu mamy ciężarek. I tyle, tak kontroluję, wiecie, stan czy coś bierze, no na tą chwilę nie bierze, jest troszeczkę jeszcze za wcześnie. Dobra, ale słuchajcie, no to okej, mamy te dwa haczyki, mamy ten ciężarek, jesteśmy w pełni legalni, zapłaciliśmy 49 zł, byliśmy w kapitanacie, tak, dostaliśmy to pozwolenie i już jest okej, już jest naprawdę okej. Jeżeli chodzi o wędkowanie plażowe, to naprawdę jesteśmy do przodu. Jeżeli byśmy chcieli na przykład łowić skutra, to nawet nie potrzebujemy wpłacać tych 49 zł, bo armator ma już z góry wykupione dla wszystkich te pozwolenia. Oni tam inaczej troszeczkę to wykupują, bo u nich to jest tak, że oni to wykupują na po prostu na jednostkę. Jeżeli mają tam, to jest 20 miejsc, 20 stanowisk wędkarskich, to mają po prostu 20 tych pozwoleń wykupione i cześć. Co tutaj jeszcze ciekawego sobie wyczytałem, mając to pozwolenie, możecie również łowić sobie sami, samodzielnie, na przykład z pontonu. Jak macie jakiś ponton i tutaj nie taki, wiecie, dziecinny, bo może jest dosyć mocno zdradliwe, jakiś ponton chociażby z jakimś mocnym silnikiem elektrycznym, to można by było spróbować przy takim stanie wody, jak jest dzisiaj, troszeczkę odbić od brzegu. I teraz według prawa Wy możecie na to pozwolenie za 49 zł łowić do kilometra od brzegu. Na pontonie nie polecam kilometr, bo to jest spory kawałek, jest daleko,
i ogólnie niebezpiecznie, tak? Wywinduje Was gdzieś daleko i naprawdę będzie mega kwas. Wszelkie jakieś takie rzeczy bardzo prawne, czy Wy to musicie zgłaszać w porcie, w kapitanacie, czy gdziekolwiek, sobie doczytajcie w internecie. Ja tutaj ten kanał jest głównie o wędkarstwie z plaży, więc nie będę tutaj Wam głowy zawracał. Ale taka opcja jest po prostu, tak? Możecie sobie wypłynąć na tego dorsza troszeczkę dalej, na dorsza czy nawet na okonia. W lecie na przykład bardzo fajnie biorą okonie i to nawet spore. Trzeba po prostu sobie troszeczkę odpłynąć od brzegu, nie wiem, 400 metrów wystarczy i już macie po prostu bardzo fajnie. Co tutaj byśmy jeszcze wyczytali ciekawego? Wiecie, tych papierów mam sporo, nie będę Was mocno tutaj zanudzał, bo są jeszcze przepisy porządkowe, co tam oni od nas chcą, żebyśmy ten porządek tam po sobie zostawiali, tak? Żebyśmy nie, no to nie jest może wprost powiedziane, ale z patroszeniem takim typowym ryb, Wam powiem jedną rzecz. Można te ryby wypatroszyć na plaży, albo jeżeli nawet pozostawiacie jakieś resztki od przynęt, od ryb, które użyliście jako przynęty na haczyku, jakieś, wiecie, macie tam filety, ogony czy coś. Słuchajcie, taki drobna rada. Nie zostawiajcie tego normalnie tak na żywca na piasku, czy tam nawet nie wrzucajcie tego do wody, bo to często woda wywala z powrotem. Delikatnie zakopcie. Ja nie mówię tutaj o sytuacjach, gdzie my łowimy w sezonie letnim, jest full ludzi i Wy sobie siedzicie między ludźmi na plaży. Odradzam coś takiego, bo to jednak dysponujemy haczykami, tak? Może komuś się stać krzywda. Ja mówię poza sezonem, jak to wygląda. Zakopcie troszeczkę te Wasze naturalne przynęty, a o co chodzi, żeby po prostu jak rano, wiecie, tutaj jest dużo spacerowiczów, ludzie chodzą, to oglądają po prostu te tam głowy, jakieś flaki czy coś, nie wygląda to ciekawie, a uwierzcie mi, te ptaszki, które tutaj sobie śmigają w zasadzie przez cały czas, one to znajdą, one to wyczują, jak przykryjecie to nie jakąś metrową warstwą ziemi, to one to spokojnie sobie odgrzebią i zjedzą wtedy, kiedy fizycznie będą na tym stanowisku, a nie po prostu, że z rana najpierw obejrzy to setka ludzi, w tym 50 dzieci, a tam gdzieś tam później to zje jakaś rybka. Słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, wymiary ochronne ryb. To Wam może tak pokrótce tylko powiem, żeby nie przynudzać, bo tych rybek tutaj można złapać w typowym wędkarstwie morskim sporo. My będziemy głównie łapać dorsza. Dorsz wymiar ochrony to jest 35. Myślę, że tutaj można by było też się pokusić o łapanie okonia 17 cm. I na tą chwilę, słuchajcie, ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć o węgorzu. Bardzo fajna rybka, 40 cm. I gdzieś tutaj miałem, wiecie, zaraz, bo szczupak to sobie odpuścimy, tak, szczupak 45 cm, tak, żeby była jasność, my mamy 50 na jeziorach tutaj, w Pomorskim tutaj możemy 45 już sobie wziąć, śledź 16 cm, sanda 45 i czekajcie, gdzieś mi to zginęło, wiecie, a to już wolałbym to przeczytać, tak, leszcz 40, a gładzica, czyli tutaj nasza przysłowiowa flądra, 25 cm. Słuchajcie, jeszcze jedna fajna sprawa, bo na pewno będziecie chcieli jeszcze wiedzieć, jakie są okresy ochronne. Ja sobie pozwoliłem sobie to wydrukować, żeby tutaj nie pajacować przed Wami, że ja wszystko znam, bo nie znam wszystkiego. Tak jak wiecie, od 2 tygodni siedzę na plaży, więc nie jestem mistrzem świata. Więc słuchajcie, no więc jeżeli chodzi o nasze przysłowiowe flądry, to termin ochronny to jest od 15 lutego do 15 maja. Dorsz od 1 czerwca do 31 sierpnia. Łosoś i troć, no mogę Wam też powiedzieć, bo tu jest troszeczkę skomplikowane. Bla, 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 przybrzeżnym. Dobra, sobie odpuścimy, sobie przeczytajcie to w opisie na władek.pl na tym filmie, jak go sobie tam opisuję. Co jeszcze chciałem Wam tutaj o sandaczu mogę Wam powiedzieć jeszcze, że
Nie, to sobie też przeczytajcie, bo tego jest troszeczkę więcej. Chciałem Wam jeszcze coś powiedzieć, ale coś mi tutaj, wiecie, umknęło. W opisie Wam coś jeszcze o tym powiem. W każdym razie ten cały regulamin amortyzatorskiego połowu ryb, włącznie z tymi okresami ochronnymi, ja widzę, że tutaj mam bardzo duże braki. Wiecie, wydrukowałem sobie coś tam z jakiejś strony internetowej o surfcastingu, ale widzę, że to jest kicha, że nie ma wszystkiego i muszę po prostu to uzupełnić i na tej stronie władek.pl pod tym filmem będzie cała rozpiska, co, jak, gdzie można łowić i jakie są okresy ochronne. No i tam przedstawię też dokładne namiary, gdzie można wpłacać te 49 zł i tyle. Latarnia zaczęła pracować, więc zaczyna się robić późno. Tak właśnie patrzę, że zaczyna błyskać. W tle mamy port w Owady-Sałowie, ale no jest dosyć daleko. Dzisiaj jestem dalej, bo jestem gdzieś tak na wysokości między Owady-Sałową a Chapowem. Z tego względu Wy pewnie widzicie tam taką świecącą kropkę. To jest pogłębiarka. Ona parokrotnie mnie już wypędziła z tamtej części plaży. Pewnie mnie wypędziła i wszystkie ryby dookoła, więc dzisiaj pozwolimy sobie przyjść po prostu dalej i tutaj troszeczkę dalej dla Was nagrać parę filmów i sobie troszeczkę powędkować.